Wielki powrót Elżbiety Dmoch. Fani są w szoku, czekali na to latami. Elżbieta Dmoch ponad 30 lat temu wycofała się z życia publicznego. W ostatnich latach na temat wokalistki pojawiało się coraz więcej niepokojących informacji. Była nie tylko w słabym stanie psychicznym i zdrowotnym, ale i mieszkaniowym. Dmoch nie chciała pomocy, nie chciała też wracać do życia publicznego. Ku zdziwieniu wszystkich gwiazda zespołu 2+1 zdecydowała się na medialny powrót. Co ma w planach? O stanie Elżbiety Dmoch od jakiegoś czasu na bieżąco relacjonuje Polska Fundacja Muzyczna. Wokalista lata temu wycofała się z życia publicznego, ale nie została zapomniana. Zwłaszcza, gdy na jaw wyszło, że potrzebuje pomocy. Dzięki zbiórce pieniędzy gwiazda grupy 2+1 stanęła na nogi, na pewno zdrowotnie i jak wskazuje ostatnia relacja fundacji, psychicznie chyba również. Co się dzieje z Elżbietą Dmoch? W 1992 roku zmarł Janusz Kruk, były mąż Elżbiety Dmoch. Dmoch i Kruk tworzyli burzliwy związek, który zakończył się rozwodem, ale nie jest tajemnicą, że mimo rozstania wokalistka dalej darzyła swojego byłego partnera uczuciem. I on ją podobno również. Po śmierci Kruka Dmoch już nie chciała być gwiazdą. Wycofała się z życia publicznego, aż w końcu słuch o niej zaginął. Choć Dmoch już nie występowała, nie oznaczało to, że została zapomniana. Jakiś czas temu Polska Fundacja Muzyczna poinformowała, że wokalistka jest w złym stanie zdrowotnym, a jej mieszkanie jest w opłakanym stanie. Dmoch nie chciała przyjąć pomocy, ale w końcu uległa. Remont zaczęliśmy pod koniec lipca, wcześniej musieliśmy spotkać się z przedstawicielami spółdzielni, spotkaliśmy się też z fachowcami od wody, gazu i prądu, bo trzeba wymienić całą instalację. Trochę to trwało, ale prace ruszyły, mówił w Fakcie Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej. Nie tylko mieszkanie Elżbiety Dmoch staje na nogi. Wokalistka podobno również. Zdecydowała się na wielki krok. Biografia Elżbiety Dmoch. Gwiazda opowie o swoim życiu. Fundacja poinformowała, że właśnie powstaje książka o życiu Elżbiety Dmoch. Biografię pisze Maria Szabłowska. Publikacja powstaje we współpracy z samą zainteresowaną, oznacza to, że wokalistka musiała się zdobyć na niemałą odwagę. Mocno się otworzyła. Maria jest mocno zaawansowana w pisaniu książki o Elżbiecie Dmoch, o jej karierze i wspomnieniach związanych ze estradą, z zespołem 2+1 i mnóstwem historii z tamtych lat. Dzięki rozmowom obu pań, a także wspomnieniom wielu muzyków i artystów jeszcze w tym roku, czytamy na Facebooku.